No i słodziaki. A dzisiaj Brydzia i Alfred zostaną przez nas narysowani w grze przenieść swoje rysunki do życia. Tyle oczywiście nasza przeurocza Pippi, która chciała mnie wspierać w tym challenge'u. Ja kontrakitek, zobaczymy kto mu lepiej pójdzie narysować właśnie 3D rysunek, który będzie się ruszał. I mają oni oczywiście przypominać Fredzie i Alfreda. Nasze słodziaki są do kupienia oczywiście na naszym sklepie winki.pl. Link w opisie. Natomiast wbijamy dużo kciuków do góry, bo na więcej kciuków do góry Kitek zgodził się kupić mi takie rysiny do komputera z tym takim czymś, żebym wreszcie mogła rysować nie myszką, tylko tym na filmikach. A, zapomniałem o tym. No wiem, że właśnie zapomniałeś. Zamówimy, jak widzowie wbiją 1000 łapek. To nie jest dużo. Słuchaj, na początku chciałem zaznaczyć, że muszę zakręcić kołem fortuny. Ja też, obróć. Żeby to był znowu jumbosek. Jumbo, jumbo, jumbo. Ja chcę jumboska, jeszcze nie miałam. Ja miałam tylko jakieś z farby. Żartuję, że ty masz jumboska. Nie, nie, nie mam jumboska. Ja nie mam jumboska, naprawdę. Dobra, odsuwamy się od wszystkich. Mam jumboska, widzowie. I słuchajcie, o, tam było jakiś rainbow. Nie, 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 to jest... Słuchajcie, ogólnie ja sama rysowałam Alfreda i Fredzie, ale nie na komputerze, więc będzie to ciężkie. No i Kitek, ja zaczynam od rysowania Fredzi, a ty od Alfreda. I zobaczymy, komu lepiej idzie. Oczywiście widzowie decydują w komentarzach, tak więc czas start. A, bo zaczynamy rysować, bo ja tutaj patrzyłem się na rysunki widza. A, jak to się... A, tu, dobra. Lód? Nie, 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 nie potrzebujemy wcześniejszego. A, bo my rysujemy, co my rysujemy? Alfredzia, o. Zaczynamy od ciała. Jest to Alfred, znaczy ja mam Fredzie, więc musi być chyba w takim kolorze. Mam tutaj mój przykład. Oj, 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 oj. Jak ja to rysowałam, bombę. Ciało. Ale on jest połączony z głową. Kurczę. No dobra, no jakoś to wybrniemy później. No właśnie, jest porażka. Tak. Ja zaczynam chyba od ciała. Wydaje mi się. Ej, nie w ogóle mój pędzelek. Też tak masz? Może jakieś update'y dali i się zepsuła gra. No faktycznie, wtedy tak smooth robił, a teraz no widzę, że troszeczkę zawala. Nie zawalaj, pędzelku! Dobra, słuchajcie, mamy tutaj nasze eleganckie ciałko. Idziemy do głowy, bo cały czas mam to i tego nie mogę tego wziąć, no. I zamknąć. Teraz tak. Ja na Fredzie, nie na Alfreda się patrzeć. I elegancki berecik, nie czapkę chucharską. Nie, no nie, no trzeba elegancko tutaj narysować. Nie mogę narysować głowy, nie wychodzi mi. Dobra, mamy głowę, a jeszcze uszy. Uszy zrobimy takie bardziej guziowe. Tak, cute. Z tym rysikiem na pewno byłoby łatwiej, ale już widzę, że czym więcej rysuję w tych grach, tym trochę... Aj, dobra, co tam? Jednak sobie mi nie idzie. Jak tam, Kitek? Osiągnięto limit ciała. Ej, jak ciała? A, dobra, bo czekaj, może tu mogę zmienić warstwę. Nieważne, już zrobiłem. Chyba coś takiego. Dobra, teraz zrobimy oczy. Ale zacina mi ten pędzelowanie. Teraz będzie lepiej. Nie, muszę być... A! Nie krzywo! Współpracuj, Fredzia. Dobra, będzie jednak krzywo. Będzie śmiesznie. Autosaving? Weźmy tak, nie rób, no. Ja się mega staram. Jeśli widzowie będziecie chcieli zrobić właśnie naszego Alfreda albo Fredzie problem, to znaczcie mnie na Instagramie, jak zrobicie zdjęcie. Jestem ciekawa, jak wam pójdzie, bo na razie mój wygląda przerażająco. Dobra, aj ząbki. Aj, nie takie ząbki. Dobra, i teraz berecik. O nie, muszę wszystko cofać. Czemu? No bo źle zrobiłem to, o matko. Ale jestem zły na siebie. Nieładnie, widzowie, no zepsułem, no życie. Super, dobrze, to nie jest na czas, tak jak tamta gra w rysowaniu, bo bym nie dała rady. Dawaj, dawaj, dobra, i teraz kwiatuszki. A jak się słodka Pippi bawi? Kwiatuszki! Okej, kwiatuszki są w miarę łatwe. Klikanie kropeczkowe, prawda, Pippi? Kolejki tak jak ci idzie. Bardzo słabo, tak szczerze. Aż tak? No nie jestem na razie zadowolony, bo chciałbym odwzorować go jak najładniej i bardzo się staram. Śmieję się, że zawsze w sumie sprawdzasz na internecie, jak coś narysować, a tutaj tego nie sprawdzisz, bo ja to rysowałam. Tak, masz rację, no nie sprawdzę. Masz rację, Mufinka, dokładnie. Tak, dlatego tak siedzisz cicho, co ty robisz? No rysuję cały czas, a co mam robić? Torebki zapomniałam, że ona ma torebkę. Dobra, czy robimy jej jakąś nogę, żeby to się ruszało? Ej, spróbujmy, no warto zaryzykować, tak? Się okaże, widzowie, się okaże. No i teraz niestety trzeba dodać jeszcze jedną i zrobić dokładnie to samo. No co, Pippi? Nie! No. Tamta mi jakoś za pierwszym razem wyszła. No halo. Dobra, ta będzie większa. Po prostu ma to po zwiększanitos. I teraz robimy nadciele. Ja chyba nadciele zrobię. Jesteście Kitek jakoś wyjątkowo mało rozmowny. Aż się zastanawiam. No bo się tak skupiam, że to się w głowie nie mieści i mi nie wychodzi, no. Bąka nie puść, jak się tak skupiasz. Co ty mówisz do mnie w ogóle? Disgusting jesteś. Ja robię jej torebeczkę i już zaraz kończę. A ty? Proszę bardzo, torebeczka też elegancko i ładna. Nie wiem, nie wychodzą mi w ogóle oczy. Nie, nic mi nie wychodzi. Same kolory mogą zrobić torebkę, ale... Już w ogóle było tak ładnie i zepsułem wszystko. I w ogóle po następnej sobie teraz przypomniałem, że nie tak powinienem to rysować. Powinienem pierw wypełnić całego Alfreda.
prawda? Ja się zastanawiam, jak to będzie się ruszać. Już się nie mogę doczekać, ale już kończę dosłownie, tylko kwiatki zrobię i kończę. Dobra, powiedzmy, że jest, widzowie. I teraz, dobra. Nie, nie jestem gotowy, w ogóle nie jestem gotowy. Jako NPC czy jako zwierzak? NPC chyba, co nie? Bo był większy wtedy. Czy jak to było? No nie wiem, a nie możesz zrobić jamboska? Jak nie masz jamboska? No nie mam. No to kup jamboska, no. A gdzie jest? Gigantyczny token? Pewno jest gigantyczny token do kupienia. 69 robuxów? Dobra. Czy to jest ten token? Taki z Shrekiem? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Tak, 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 tak. Ja takie dostaję za darmo, więc co ja mam ci poradzić? Znowu dostałem dwa. Okej, okay, próbujmy. 3, 2, 1, Frydzia! Rysujesz się? Frydzia! Ona żyje! Naprawdę! I ona rusza stópkami i raz jej znika, raz nie. Ej, słodka! Ależ to! No dobra, widzowie, doceń cię, Frydzie, proszę. Teraz Kitosław wchodzi, pum! O, jak słodko, on łapami tymi rusza. Ej, ale czemu mu zmieniło? Kitek, zapomniałeś o jego włosach. Jakich włosach? No bo nie sko... Łysy jest, no. O, tutaj proszę bardzo, no ma włoski eleganckie. Chcę ci powiedzieć, a dobra, twoja przebiera nóżkami, a mój zobacz jak macha nóżkami. Lewo, prawo, lewo, prawo. Ale twój fajny robi, a sorry, he. Wiesz co, pomyliłem się, bo zapomniałem pokolorować go całego i wiem, że już bym cały zniszczył, no jest mi smutno. Ale wiesz co, to ma swój urok, to ma swój urok. Ej, czy ty oddzieliłaś głowę od ciała? A, ale ty nałożyłaś warstwami i to ci nie rozchodzi. Znaczy czasem się trochę odrywa. Patrz, ja ci powiem, co trzeba robić na więcej razy, patrz. Dobra, to chodź, zaczynamy kolejny. No nie, no poczekaj, patrz. A mogę jeszcze jeden, czy... a nie. Mufika, jak jest twój rysunek? O, mogę zapisać, Fredzie. Poczekaj, no. Musisz podejść, bo tak się nie da, a ja się napiję kawusi. Poczekaj, Kitek, ja już muszę rysować Alfreda, bo nie zdążę. A co, ja mam Fredzie rysować? Tak, teraz się zamieniamy. A, okej, dobra. Jak to się wszystko kasowało? Ja mam pomysł, widzowie, jak to zrobię. Dobra, słuchajcie, widzowie, zaczynamy od Fredzia. Znaczy, Fredzia. A, Alfreda! I znowu potrzebujemy tego kolorku. Niestety, widzowie, ale będziemy musieli zrobić to w ten sposób, ponieważ już wcześniej zniszczyliśmy wszystko. I też chyba go zrobię jumbo. Muszę znowu wydać robuxy, ale będzie jumbo. Jumbo, Alfred! Teraz trzeba zmienić na głowę. Alfred przynajmniej nie ma tylu szczegółów, nie ma tej torebki, więc będzie ładnie. Myk, zobaczcie, elegancko. Teraz też tutaj wjeżdżacie, namalowujecie czegoś, czego nie widać, ale przez to cała głowa wam się łączy. Teraz na to wpadłem. Racja! Dobre! Że wyjeżdżasz poza linię po to, żeby to właśnie się złączyło, a ty tego nie widzisz, bo to są warstwy. Tutaj właśnie wjeżdżamy na to, żeby tak jak Kitek mówi, to się połączyło. Jeszcze trzeba pamiętać o włoskach, o których Kitek zapomniał. Elegancki! Czy da się tutaj przesunąć zakładkę do przodu? Czyli tak jak ten, że wyżej chcesz dać na przykład rękę. Właśnie nie widzę tego. Teraz ryżowe uszy robię. Żadnego chomika. Pisaga! Bardzo dobra. I jeszcze skoro jest głowa, stop, to ja muszę zrobić twarzyczkę. A nie, takie. Jestem najbardziej związana z Alfredem, bo od niego się wszystko zaczęło. Nie, szczerze nie spodziewałam się, że zrobimy tego pluszaka, jeśli mam być szczera. Myślałam, że to tylko tak sobie narysowałam, że ty nie zatwierdzisz, że tego nie zrobimy. Już rok temu było. I miałam takie, a wyślę ci, ale raczej marne szanse, że go zrobimy. A teraz jak go mam, to się tak strasznie mi sobie cieszę. Za ładnie rysuję, że jak ja się potem porównuję do ciebie, to jest mi wstyd. Wow. Trek boxer. A, bo to i tak muszę dodać jako drugą. Dobra, przepraszam, mój błąd. Jak ci idzie, berecik? Fredzi. A, bo Fredzia ma wyleci. I torebkę. Okej, okay. I ostatnia noga. Dobra, mój Alfred jest gotowy. Co prawda Fredzia mi się chyba bardziej moja podoba, no ale trudno. Próbujemy go zespawnować, ale znowu użyjemy sobie gigantycznego. Wiesz, że jest nawet sparkle? No, że świecący. Aha, ja nie mogę. Musisz kupić VIP-a. Dobra, jeśli widzowie będą chcieli, to kupimy VIP-a za 500 robuxów. Gigantyczny Alfred, zapraszamy cię! Wreszcie rusza tymi łapkami, no elegancko! Alfred, Fredzia, poznajcie się! Jesteście państwem Alfredziowie! Cute! Ja się cieszę. Dobra, oceniacie widzowie, czy mi lepiej wyszła Fredzia, czy Alfred, a my czekamy na Fredzie Kitka! Jak tam, Kitek, długo ci zostało? Przestań, bo Fredzia wygląda strasznie. Nie mogę. A jak jest zakochana para? Zakochana para, Alfred i Fredzia. I jeszcze jeden Alfred. Już kończę, robię tylko berecik, który mi się tu nie zmieści. Za szybko twarz chciałem zrobić, wiesz? Fro, wchodzi nasza Fredzia Dub! Tu jesteś... Wow, czemu ona jest taka gigantyczna? Co tu się zepsuło? Co się dzieje, Kitek? Co się dzieje z jej twarzą? Ej, ale ja usunąłem warstwę wcześniejszą. Ojejciu, jaka impreza. Widzisz, co się stało? Widzę. Przed tył. Ty możesz teraz się z nim śmiać, ja w obydwu moich Fredziach zapomniałam ogona. Zapomniałaś ogona w
Nie było tematu! No udajmy, że był z tyłu, no. Dobra, widzowie, koniecznie zdecydujcie, komu lepiej poszło. No, ten tak trochę dziwnie ci chodzi, ta Fredzia. No bo nie wiem, czy ty widzisz, tu się zepsuło, bo tu jest Alfred z Fredzią, a ja to usunąłem. Aha! Usunąłem spod, rozumiesz? Zobacz, Alfred jest, a Fredzia jest on ten. Faktycznie, ciekawie. A my widzimy się na tym odcinku, buziaki, pa! Pa!